Państwa bardzo serdecznie na wyjątkowym spotkaniu, spotkaniu autorskim z autorem książki o Zygmuncie Baumanie. Książka nosi tytuł Wygnaniec, 21 scen z życia Zygmunta Baumana. Jej autorem jest Artur Domosławski, reportażysta, pisarz, teatrolog i myślę, że ta świadomość bycia teatrologiem jest tu ważna, bo ta książka jest teatralna, jest podzielona na sceny. Autor takich dzieł, które znamy, bo to są bardzo ważne książki, przede wszystkim o Ameryce Południowej, między innymi Gorączka latynoamerykańska, czy Śmierć w Amazonii, ale też autor bardzo kontrowersyjnej biografii Ryszarda Kapuścińskiego, Kapuściński Nonfiction, a teraz Wygnaniec. Jesteśmy z Arturem zestresowani, ta pandemiczna sytuacja uniemożliwiła nam spotkanie się twarzą w twarz, co być może zredukowałoby nasz stres. Ja jestem zestresowana dlatego, że mam takie poczucie, że dzieje się coś bardzo ważnego, że oto ukazała się książka, która ma wielkie szanse na to, żeby stać się książką niezwykle ważną. Taką książką, Arturze, nie chcę ci obciążać oczywiście specjalnie, ale pokolenia będą do niej wracać, bo to jest książka, która opowiada nie tylko o życiu Zygmunta Baumana, ale relacjonuje w sposób z niebywałej perspektywy ujęty ogromny kawał historii Polski od 1925 roku, bo wtedy Zygmunt Bauman się urodził, aż do czasów dzisiejszych tak naprawdę. Na początek pomyślałam sobie, że moglibyśmy zacząć od sięgnięcia do klasyka socjologii, bo w końcu będziemy dzisiaj mówić o socjologu i znalazłam taki cytat z socjologii Georga Simla, który wydaje mi się dobrym punktem do rozpoczęcia rozmowy o biografii Baumana właśnie. Otóż Simmel pisał tak, w sytuacji, gdy pewne siły przenikają od korzeni do wierzchołka organizm historii, w którym nasza ulotna egzystencja stanowi zaledwie jedną komórkę, zadaniem naszym nie jest oskarżać ani wybaczać, ale tylko zrozumieć. Pomyślałam sobie, że to zadanie jest niezwykle trudne. Ty napisałeś, teraz zacytuję ci ciebie i państwu zacytuję, że Wygnaniec jest twoją opowieścią o Zygmuncie Baumanie. Jej powstanie, jak napisałeś, zawdzięczasz również wszystkim, którzy powierzyli ci swoje opowieści o nim. Pytasz, czy wyposażyłem Baumana we własne doświadczenia? Nie. Ale sposób opowiedzenia o doświadczeniach, jakie były jego udziałem? Tak. Inne opowieści nie istnieją. I na początku chciałam cię zapytać o twoją strategię budowania tej opowieści. Nie wiem. Takie rzeczy opisują egzegeci utworów. Jak, wedle jakiej strategii, czy wedle jakiej recepty opowieść jest skonstruowana. No dobra, ale coś tam wiem, więc nie jest tak, że zupełnie nic na ten temat nie wiem. Pomyślałem sobie w ogóle, że zamysł pisania biografii ma w sobie coś, no chyba spychy, bo może sugerować, że autor opowieści o drugim człowieku ma przekonanie, że wie o nim wszystko, albo że wie o nim prawie wszystko. A wydaje mi się, że to jest oczywiście nieprawda. Jest w tej książce taki krótki rozdział, jeden z takich przystanków, takich rozdziałów, które są należą do kategorii metaopowieści, o czym śnił Zygmunt Bauman. Jest to tytuł prowokacyjny z założenia, ponieważ nie mam pojęcia, o czym śnił Zygmunt Bauman. A zadałem sobie to pytanie i chciałem je też pokazać moim czytelnikom, że nigdy nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się wszystkiego o drugim człowieku i również z tego powodu ta książka ma taki podtytuł 21 scen z życia Zygmunta Baumana. Oczywiście chciałem opowiedzieć o moim bohaterze jak najwięcej i myślę, że no jakoś opowiedziałem całe, czy prawie całe życie, czy najważniejsze
rzeczy, jakie się w jego życiu wydarzyły. Niemniej ten podtytuł jest taką manifestacją, tu mniej chodzi o ten teatr, na który zwróciłaś uwagę. Ja zresztą czasami jestem przedstawiany jako teatrolog i w ogóle się tego nie wstydzę. Skończyłem studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze, ale ja po prostu o teatrze wiem nic, no bardzo mało, bo nigdy potem się nie zajmowałem teatrem. Więc te 21 scen to jest, bym powiedział, przejaw przekonania o w jakimś sensie niemożliwości stworzenia całościowej czy pełnej biografii. Ale to, że to jest niemożliwe, to nie znaczy, że nie należy próbować. Właśnie, ale ta książka jest imponująca. Właściwie jest to książka ogromna, bo ona liczy sobie ponad 900 stron. I zastanawiałam się podczas czytania nad twoimi badaniami, które przeprowadziłeś, przygotowując się do jej napisania. Musiałeś przecież przeprowadzić setki rozmów, przekopać się przez archiwa. Czy chciałbyś opowiedzieć o tym, jak się zabierałeś do pisania o Baumanie właśnie? Myślę, że w gruncie rzeczy ta część, ta kwerenda, czyli wywiady i praca archiwalna, w której zresztą pomagały mi trzy osoby, które wymieniam na końcu książki, to była Joanna Perzyna, Marysia Świetlik i Aleksandra Wiktorowska. Pewnie gdybym nie miał tej pomocy, to jeszcze ta książka by powstawała i nie wiadomo, kiedy by powstała. Ale w jakimś sensie ważniejsze dla zamysłu całej książki było nawet nie te 2,5 roku robienia wywiadów i no to jest w ogóle taki elementarz oczywiście, i to, czy kwerenda archiwalna, tylko to, że ta książka po prostu we mnie siedziała od jakiejś mniej więcej dekady. Nie byłem gotowy, żeby podjąć tę próbę opisania życia Baumana, ale jego książki, on sam od kiedy go osobiście poznałem, fascynowały mnie i poruszały jakiś nerw twórczy, nerw pisarski we mnie. Uważałem, że jest to żywot absolutnie niesamowity. Mało takich żywotów nawet w tym pełnym wstrząsów w XX wieku mamy. Na dodatek Zygmunt Bauman też coś istotnego porusza w naszej zbiorowości i coś z nas wydobywa. Niestety najczęściej w Polsce wydobywa same najgorsze rzeczy. I to nie jest jego wina, to jest nasza wina. Czy jak gdyby naszą duszę trawią rozmaite wciąż choroby i dlatego nie ma zrozumienia dla jego życiowych wyborów. Być może, że jeszcze będzie okazja o tym później powiedzieć. Więc ta książka, jakby ten zamysł, żeby kiedyś może napisać wielką opowieść o Baumanie, dojrzewała we mnie od dawien dawna. I myślę, że gdybym po prostu tak sobie pewnego dnia wymyślił, że dobrze, to teraz napisałem taką książkę, taką i taką, a teraz napiszę o Zygmuncie Baumanie, myślę, że to by się, a myślę, że tak, że to by się nie powiodło. Ja chciałam Państwa ostrzec, bo autor jest niezwykle skromny, nie chce się wdawać w egzegezę konstrukcji tej książki, ale jest to konstrukcja bardzo podstępna, stąd posłużenie się moim słowem ostrzeżenie, bo od tej książki nie da się oderwać. Nie tylko dlatego, że opisane w niej losy i historia i te wszystkie dramatyczne sploty, które tutaj widzimy, są niezwykle fascynujące, ale ta książka jest zbudowana tak, że człowiek cały czas myśli jeszcze kawałek, jeszcze trochę, bo ona się składa nie tylko z 21 scen z życia Zygmunta Baumana. Są w niej również przystanki, takie bardzo krótkie fragmenty, w których mam wrażenie, że się zatrzymujesz i tak stajesz i patrzysz na jakąś bardzo konkretną sprawę, konkretną
sytuację. To jest bardzo niezwykła konstrukcja, bo ona sprawia, że z jednej strony mamy właśnie te 21 scen, w których mamy opisane początki, rozwinięcia, zakończenia tego wszystkiego, co się w życiu Baumana wydarzyło, ale oprócz tego jeszcze właśnie te momenty, te takie chwile, które dają jakąś taką perspektywę bardziej ogólną, pozwalają tak się zatrzymać, nabrać dystansu i potem wrócić z powrotem do opowieści. No słuchaj, nie wiedziałem, że to będzie odczytane jako podstęp, ale powiem tak. Takie odczytanie tego zamysłu narracyjnego bardzo mi odpowiada. Jest to podstęp, dlatego że tak jak mówię, tej książki się nie da oderwać. Człowiek myśli jeszcze kawałek, jeszcze przystanek, jeszcze jedną scenę, ale co ważne, bo to też dla mnie było niezwykle tutaj cenne, nie tylko są tutaj sceny z życia Zygmunta Baumana, ale są też na przykład sceny z życia Janiny Bauman, które dla mnie były niezwykłe, ponieważ odnosiły się do jej historii. I to było ważne, dlatego że ona nie jest tutaj tylko tłem. W ogóle udało ci się sprawić, że ci ludzie z drugiego planu, ludzie, którzy towarzyszą Baumanowi w życiu, są dla niego ważni, nie stanowią tła. Są pełnoprawnymi postaciami tej opowieści, postaciami, które w ogromny sposób wpływają na historię samego Zygmunta, ale później również mają swoją własną historię, która jest tutaj niezwykle, niezwykle istotna i wcale nie potraktowana w sposób marginalny. Ale chciałabym wrócić do tej głównej postaci i sięgnęłam do jednej z moich ulubionych książek Baumana, czyli Razem osobno, i mam dla ciebie cytat. Otóż Bauman pisał tak. Wygnańcy, którzy porzucili swoje wcześniejsze swojskie środowisko lub też zostali z niego usunięci siłą, są zwykle odzierani z tożsamości określanej, podtrzymywanej i odtwarzanej przez to środowisko. Ze społecznego punktu widzenia przypominają zombich. Ich dawna tożsamość pędzi widmowy żywot, nawiedza ich nocami, tym bardziej boleśnie, że w świetle dnia w obozowych warunkach jest już niemal niewidoczna. Nawet najczcigodniejsza i najbardziej ceniona dawna tożsamość zmienia się w przeszkodę. Wstrzymuje bowiem proces poszukiwania nowej tożsamości, lepiej dostosowanej do nowego środowiska, uniemożliwia zmierzenie się z nowymi realiami i oddala w czasie moment uświadomienia sobie trwałego charakteru nowej kondycji. Sięgnęłam do tego, bo pomyślałam sobie, że właśnie nazywasz Baumana, tak jak w tytule tej książki, wygnańcem. Czyli zakładasz w pewnym sensie, że jego los został zdefiniowany przez te kolejne wygnanie. Dlaczego właśnie ta figura wygnańca jest dla ciebie figurą, która najlepiej opisuje twojego bohatera? Ponieważ w jego życiu wygnania rozmaitego typu, nie tylko te wygnania fizyczne, pojawiają się jak taki właściwie leitmotiv. Bauman jest wygnańcem w sensie fizycznym, gdy po raz pierwszy traci ojczyznę, gdy wybucha II wojna światowa. Po raz drugi, kiedy zostaje faktycznie wypędzony w wyniku antysemickiej nagonki w roku 68. Później bardziej to są wygnania, które go spotykają pod koniec życia. Mówię o wygnaniach z Polski. To są wygnania przez jego macierzysty uniwersytet, który w 2006 roku odmawia mu odnowienia doktoratu w 50. rocznicę jubileuszu tegoż doktoratu. Po raz czwarty, jak mówię, to są wygnania bardziej, bym powiedział, symboliczne, niemniej w mojej ocenie nie przestają być wygnaniami pewnego rodzaju. Po raz czwarty, kiedy staje się obiektem agresywnej nagonki ze strony nacjonalistycznych środowisk, ale być może gorszą rzeczą tu jest to, że właściwie to ostatnie wygnanie nie spotyka się z tak
stanowczą reakcją, jak może powinno było się spotkać. I po tamtym zdarzeniu Zygmunt Bauman, pomimo że do Polski tęsknił, chce przyjeżdżać, tutaj ma przyjaciół, tutaj to był jego dom, czy w jakimś duchowym sensie wciąż jest jego dom, decyduje się, że więcej do Polski nie przyjedzie, nadpisze dramatyczne listy do swoich przyjaciół, którzy go zapraszają na kolejne cykle wykładów, że po prostu nie ma siły już kolejnych odtrąceń znosić. Ale był też Bauman wygnańcem w jeszcze innych znaczeniach. W jakimś sensie, do jakiego stopnia te wygnania były jego wyborem, tego nie jestem w stanie w 100% przesądzić. Wydaje mi się, że w pewnym sensie tak. Znaczy, wygnanie rozumiane jako nieprzynależenie do żadnej, nie wiem, szkoły myślenia, żadnej sitwy, koterii, środowiska. Wygnanie, którego zamysłem jest zachowanie niezależnego osądu, nieuwikłanego w rozmaite gry. Nie chodzi mi tylko o politykę, rozmaite strategie życiowe, prawda? Więc to z tego nieprzynależenia Bauman w jakimś sensie uczynił cnotę. Czy to był całkowicie jego wybór? No, tutaj bym postawił znak zapytania. Jedna z osób, z którymi rozmawiałem w czasie przygotowywania tej książki i była to osoba Baumanowi bardzo życzliwa, skomentowała to w taki sposób, no cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, że jednak pewnie te rozmaite odtrącenia sprawiły, że, no, że Bauman był w jakimś sensie zmuszony, nie wiem, polubić tą swoją kondycję, prawda? Ale myślę, że jeszcze są kolejne można wymieniać. Myślę, że był w jakimś sensie wygnańcem. Tutaj może troszkę idę za daleko, ale powiedzmy to, wygnańcem ze swojej dziedziny, prawda? Część socjologów uważała, że on jest w zasadzie pisarzem czy eseistą. Czasami nawet oceniano go w taki sposób protekcjonalny, co wydaje mi się troszkę śmieszne, że nie jest socjologiem, że jest tylko eseistą. Właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to słowo tylko. Był tylko eseistą, którym zachwycił się świat i którego cały świat czyta, a jakoś tych, którzy takie uwagi podnoszą, jakoś świat nie rzuca się na ich książki i na ich dzieła. No więc jeszcze pewnie jedno czy dwa wygnania mógłbym tutaj wymienić, ale w tym miejscu chciałbym się zatrzymać. Właśnie, bo to jest ten zarzut, jeszcze chciałabym do niego później wrócić, bo on jest niezwykle istotny, ale wiesz, myślałam sobie, czytając tę książkę, bo Bauman zestawiał ze sobą dwie figury późnej nowoczesności czy ponowoczesności. Figurę turysty z figurą uchodźcy, włóczęgi. Kiedy myśli się o profesorach przeważnie, to raczej są oni turystami. Włóczęgów wielkich w historii filozofii na przykład można wymienić kilku, no przede wszystkim tego niestrudzonego Jana Jakuba Rousseau, który piechotą przemierzył całą Europę w tej z powrotem. I on też miał świadomość tej większej niż inni złożoności świata. I jak się czyta twoją książkę o Baumanie, to człowiek dopiero zdaje sobie sprawę z tego, co Bauman miał na myśli, kiedy pisał o włóczęgach właśnie. Kiedy pisał o tym, że to oni są tym rewersem rzeczywistości, że oni są tymi ciemnymi księżycami, tymi mutantami ponowoczesnej ewolucji, tymi ludźmi niepotrzebnymi, niechcianymi, ludźmi, którzy nigdzie nie są u siebie, bo zostali własnego domu pozbawieni. I dla mnie z tej perspektywy to pierwsze wygnanie rodziny Baumanów z Poznania, okupacja, ta ich wędrówka przecież potworna aż do Związku Radzieckiego, to jest właśnie taki opis ciemnego księżyca, to jest opis
sytuacji, w której człowiek nagle staje się wrogi, niepotrzebny, nigdzie nie jest u siebie. I myślę, że to zwrócenie się Baumana ku komunizmowi, to wszystko, co się wydarzyło w Związku Radzieckim, kiedy już tam się znalazł, jest konsekwencją tej sytuacji, jest jakąś konsekwencją poszukiwania właśnie swojego miejsca. No i Bauman w komunizmie to swoje miejsce znalazł. I to miejsce dla niego było też do pewnego czasu, w którym partia przemówiła językiem nacjonalizmu, czy nacjonalkomunizmu, antysemityzmu i stał się wygnańcem po raz drugi, nie z własnego wyboru. No, ten pierwszy wybór też nie był jego. To jest tak, że też czytałam tę książkę i myślałam sobie o tym, jak to się łatwo teraz ocenia pewne rzeczy, jak łatwo oferuje się wyroki. I jak mało w sumie jest, wiesz, wpatrzenia się w historię, wsłuchania się w indywidualną ludzką opowieść i jak mało wiemy cały czas o tamtej historii, o tamtym czasie i jak bardzo chcemy, żeby to było czarno-białe, podczas kiedy nie było. Mnie się w ogóle zdaje, że i opowiadanie o ludzkich losach, ale też dowiadywanie się. Jeśli nie mamy takiego wstępnego założenia, że chcemy przekroczyć własne doświadczenie. Przecież ja jestem z pokolenia ludzi, którzy pamiętają końcówkę komunizmu, który już nie był w ogóle, nie miał żadnego seksapilu, był nagą dyktaturą, to była szarzyzna. Jakiekolwiek idee, które głosiła jeszcze, czy próbowała głosić ówczesna władza, były martwe, ale doświadczenie ludzi pokolenia Baumana było radykalnie inne przecież. Przecież w momencie akcesu do komunizmu, tym ludziom, takim jak Zygmunt Bauman, zawalił się cały świat. Nie tylko, że zawalił się ten świat, ale też ten cały przedwojenny świat kompletnie zawiódł. Na gruzach i tych fizycznych, i ideowych, światopoglądowych, komunizm w tamtym czasie bardzo wielu ludziom jawił się jako młodość świata, jako nadzieja na to, że uda się zbudować coś lepszego. Ileż, no, że po kilkudziesięciu latach wiadomo było, czy okazało się, że to marzenie się nie spełniło. No ale któż w roku 45, 48, 50 z takim bagażem życiowym, jaki miał Zygmunt Bauman, mógł wiedzieć, że przecież opowiadanie o wyborach ludzi sprzed dziesiątków lat z dzisiejszej perspektywy, no to jest jakiś prezentyzm, znaczy jest to brak, kompletny brak empatii. Myślę, że jedną z prób, którą podjąłem opowiadając o Zygmuncie Baumanie, było przejście, oczywiście to jest tylko próba, przejście takie jest przecież niemożliwe, ale przejście przez tą historię w jego butach i próbowałem spoglądać na świat, w jaki on został wrzucony, w jakim się znalazł, bardzo często nie z własnego wyboru, jego oczami. Myślę, że jeśli się w taki sposób nie próbuje zrozumieć innych ludzi, ich wyborów, to po prostu cały wysiłek opisu nie ma kompletnie sensu. Cóż mądrego, jaką naukę, jaką prawdę osiągniemy poprzez ferowanie wyroków i poprzez oceny, które nie są poprzedzone weryfikacją, poznaniem, zrozumieniem. To kompletnie po prostu nie ma sensu. Bauman pisał tak, to nie czyny ludzkie stały się bezładne i kapryśne. Przemiana, jak się zdaje, dokonała się tam oto, w owym świecie, na którym odciskać się mają nasze czyny i grawerować ich skutki. Jak można planować swoje życie jako pielgrzymkę do celu, jeśli święte przybytki nie mają stałego adresu, jeśli same się po świecie miotają, jeśli profanuje się je i poświęca na przemian,
ale zawsze w czasie nieporównanie krótszym niż wymagałaby tego pielgrzymka. Dla mnie to są zdania uderzające w kontekście tego, o czym ty piszesz, w kontekście tych trzech wygnań. No bo na początku mamy młodziutkiego chłopaka, który wyrusza w świat szalony, w świat owładnięty wojną, w świat, w którym tak naprawdę nie wiadomo, gdzie się schronić, jeżeli jest żydowskim chłopakiem z Poznania, jeżeli ma się rodziców, bardzo przedsiębiorczą mamę i bardzo niezaradnego ojca. I właściwie to jest taka dorosłość, która spada na niego jak piorun z nieba. On się nagle staje dorosły, on nie ma wyjścia. Po prostu nagle zostaje dorosłym mężczyzną, który musi troszczyć się o innych. I to jest ten pierwszy moment. I w momencie, kiedy zaczyna już planować tę swoją drogę, to znowu ta pielgrzymka się nie może udać, bo znowu to wszystko się zawala. I chciałam cię zapytać o to drugie wygnanie, czyli o ten 68 rok, bo no, mamy lata 50, mamy wyrzucenie Baumana z wojska, idzie na uniwersytet, jest o wiele starszy od swoich kolegów, tam na tym uniwersytecie w tym czasie no, jest i Leszek Kołakowski, i Bronisław Baczko, i Krzysztof Pomian, cała ta grupa, która później będzie próbowała dokonywać rewizji marksizmu, co się zacznie od tego słynnego wykładu Kołakowskiego w 1956 roku. Jaka jest rola Baumana w tym wszystkim? Kim on jest? Czy on jest z nimi, czy jest obok nich? Mówimy o czasie po 1956 roku. 56, najpierw pytałaś o 68, no to może zacznijmy od 1956. Jego pozycja jest inna niż ich. Bauman, jakby jednym z takich słów, kluczy, które się kojarzą z tamtą formacją i w tamtym konkretnie czasie, czyli powiedzmy między 56 a 68 rokiem, to jest rewizjonizm. I teraz, czy Bauman jest rewizjonistą? No jakby na ten temat no, różni ludzie mają różne zdania. Ja rozwiązuję tę kwestię w taki sposób, opowiadam o niej w taki sposób, że w moim odczuciu w znaczeniu stricte politycznym Bauman nie jest rewizjonistą, natomiast intelektualnie jest i to jak najbardziej. Co mam na myśli? Środowisko Kołakowskiego, czyli właśnie sam Kołakowski, Krzysztof Pomian, a później młodzież, która dorasta w latach 60. I która traktuje ich, czyli Kołakowskiego, Pomiana, jako swoich mistrzów, zaczynają powoli przechodzić na inny brzeg rzeki. Oczywiście ta ich bunt, ich opozycja wobec ówczesnej władzy, ona się jeszcze przynajmniej w postaciach Kołakowskiego czy Pomiana, to jest wciąż taka opozycja wewnętrzna, oni są wciąż członkami partii. Natomiast młodzież, której oni duchowo przewodzą, już buntuje się próbuje buntować się poza partią i poza systemem, aczkolwiek wykorzystuje do tego buntu również rozmaite instytucje oficjalne, nie wiem, jak Związek Młodzieży Socjalistycznej i tak dalej, i tak dalej. Bauman w tamtym czasie uważa, że trzeba wciąż podejmować próbę zmieniania partii od środka. Że Bauman nie przychodzi na tą drugą stronę rzeki, czyli buntu, i próbuje robić to, co jest możliwe w takich warunkach, jakie w tamtym czasie są. Myślę, że to jest jedno ze źródeł późniejszego dystansu, tego dystansu między Baumanem a tym środowiskiem. Powiedziałbym umiarkowanego dystansu, ponieważ oni wszyscy się przecież znają i kolegują. A w drugim wymiarze, o którym mówiliśmy, takim bardziej intelektualnym, Bauman jest, bym powiedział, nawet radykalnym rewizjonistą. Otóż on odchodzi od dogmatycznego marksizmu w tamtym czasie. Fascynuje go myśl Antonio Gramsciego, który, powiedziałbym, wzbogaca
dogmatyczny marksizm, o przyznanie większej roli i sprawczości jednostce. Sprzeciwia się takim jednoznacznym determinizmom, o którym mówi myśl marksistowska. Trochę bym powiedział, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach, czyli że jakby rola jednostki w przemianie historii zyskuje większą rangę w myśli Baumana z tamtego czasu. Na dodatek Bauman jest tym intelektualistą, socjologiem, który na grunt polskiej socjologii przeszczepia czy propaguje ideę socjologii amerykańskiej przede wszystkim. W 1963 roku, gdy towarzysz Wiesław Gomułka występował na jakimś plenum, nie wymieniał wprawdzie Baumana z nazwiska, ale potępiał, czy przywoływał, może nie potępiał, przywoływał do porządku socjologów goniących za nowinkami z Zachodu i z Ameryki. Więc to mniej więcej pozycjonuje Baumana w tamtym czasie. On nie uczestniczy w tym głośnym seminarium z okazji 10. rocznicy października 1966 roku. Wciąż ma nadzieję, że tą rzeczywistość daje się zmieniać, będąc w środku partii, no ale na przełomie roku 67 i 68 jego wiara w to się całkowicie załamuje, a tą sprężyną, tym powodem, który to sprawia, jest to, że no, nagle językiem partii, która głosiła egalitaryzm, sprzeciw wobec oceniania ludzi według między innymi kryteriów etnicznych, ta partia przemówiła językiem nacjonalizmu i antysemityzmu. I to było coś, co się Baumanowi po prostu nie mieściło w głowie, że coś takiego może się wydarzyć. I to jest moment, w którym oboje z żoną Janiną oddają legitymację partyjną. Chwilę potem staje się on obiektem wyjątkowo agresywnej, obrzydliwej nagonki. Pomimo że nie był akurat jednym z tych intelektualistów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy buntowali młodzież, tak jak partia wtedy mówiła. Zostaje po wyrzuceniu z uniwersytetu, gdzie rodzina Baumanów pozostaje bez środków materialnych, ale wydaje mi się, że powodem decyzji o wyjeździe nie są względy materialne, bo nawet w niektórych wywiadach, które przeprowadzałem, pojawiały się takie wątki, że właściwie Janina straciła pracę, Zygmunt został wyrzucony z uniwersytetu. Wydaje mi się, że tu chodziło o coś znacznie większego, że zawalił mu się po raz drugi świat. No bo to jest właśnie coś, na co postawił, okazało się, że coś na to postawił, przemówiło tym językiem, od którego i tą ideologią, od której po przeżyciach nastolatka w dwudziestoleciu międzywojennym uciekał po prostu. Bo dla tych, mam wrażenie, to było zawalenie, wydaje mi się, że to było dla niego, nie wiem, zawalenie się po raz kolejny nieba. Bo to jest taki moment w biografiach tych wierzących komunistów, zwłaszcza tych osób, zwłaszcza Żydów, którzy przeżyli wojnę w Związku Radzieckim i wrócili później do Polski. Były dwa takie momenty, mam wrażenie. Jeden z nich to była prawda o Katyniu. No i marzec 68 roku, kiedy nagle się okazywało, że wróciło to, co było absolutnie najgorsze, co było najbardziej traumatycznym elementem ich doświadczeń. Decydują się na wyjazd i tak jak mówiłeś, Bauman jest w tym sam. Nie ma wsparcia środowiska. Piszesz o Baumanie, że był jak drzazga, która uwiera, że nikt go nie bronił tak naprawdę.
nie było żadnego protestu, żadnego listu w jego obronie, nic. I w jakimś sensie, no może nie do końca, nie chciałbym używać jakiegoś takiego dużego kwantyfikatora, ale w jakimś sensie on do końca nie miał środowiska, które by za nim stało i które by go broniło w czasach już nam nieodległych, czyli w czasach III Rzeczpospolitej, kiedy był atakowany bądź to przez komunistów, antysemitów, agresywnych nacjonalistów. Były oczywiście głosy pojedyncze obrony. No w 2013 roku nawet były przeprosiny ze strony rządowej, wówczas rządu Donalda Tuska. Ale wydaje mi się, że dla niego o wiele bardziej boleśniejsze wygnanie, to czy jakby o wiele bardziej bolesny atak, to nie był atak tych nacjonalistów, którego, no nie wiem, gdzieś tam mógł się spodziewać. On zresztą wiedział, że do tej napaści, do tego przerwania wykładu dojdzie. Wiedział, bo ta grupa szykowała się już od dłuższego czasu i we Wrocławiu o tym wiedziano. Bauman został o tym ostrzeżony, ale miał w sobie jakąś taką dzielność, że uważał, że nie należy zejść z pola i należy stawić temu czoła. I to jakieś jest naprawdę budujące, że się tam pojawił, wiedząc, że spotka go coś niezwykle przykrego. Ale myślę, że o wiele bardziej dojmujące było to wygnanie z Uniwersytetu Warszawskiego, czyli to nieodnowienie mu doktoratu z jakimś no, uzasadnieniem godnym gończych z Instytutu Pamięci Narodowej. A było to grono, powiedzmy sobie, które tą decyzję podjęło. To nie było grono dekomunizatorów, to nie byli ludzie właśnie z IPN-u, to nie była ani skrajna prawica, ani właściwie w ogóle prawica. To byli profesorowie, byli rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego. Nie sami byli rektorzy, ale część z tego grona to byli rektorzy, którzy odmówili Baumanowi honoru odnowienia doktoratu z powodów no, dokładnie takich, jakich można by się spodziewać po tych wszystkich, którzy atakowali go w agresywnych prawicowych tekstach. Czyli tego, że w latach tuż powojennych służył w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I myślę, że on to przeżył potwornie. W takim przemówieniu, które wygłosił w 2010 roku, kiedy odbierał medal honorowy Gloria Artis dla zasłużonych dla kultury, powiedział, że niedaleko tutaj, to się odbywało bodaj w Sarpie na Foksal, powiedział, że tu niedaleko jest krakowskie przedmieście i mój macierzysty uniwersytet, który wyrzucił mnie dwukrotnie. I mówił to ze ściśniętym gardłem. To jest niestety, to jest historia, która... I to jest historia o nas niestety. Która jest dokładnie historią o nas i historią, która jest też jakoś cyklicznie powtarzana na uniwersytecie, bo dla mnie, mi się ona skojarzyła z historią Tatarkiewicza, z historią Ołsowskich, z tymi wszystkimi, którzy przestali móc uczyć. Potem przecież w latach 2000 Kołakowskiemu odnowiono doktorat, ale kiedy zgłosił swój akces, że chciałby wykładać na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Filozofii, to go nie zatrudniono. I to jest historia, która gdzieś tam ma swoje korzenie właśnie w marcu, w 1968 roku, w tym czasie, kiedy Polska pozbyła się najwybitniejszych swoich intelektualistów. Tutaj kolejna bardzo ważna rzecz, do której chciałabym wrócić, trochę zacząłeś o tym mówić, to jest Bauman emigrant. Bauman, który wyjeżdża z Polski i zaczyna pracować za granicą.
Nie ma poważnej księgarni na świecie, do której by się weszło i nie byłoby tam książki Baumana. I one nie leżą wcale w działach z eseistyką czy publicystyką, tylko w działach z dziełami socjologicznymi. I nigdzie poza Polską nie zetknęłam się z tym, żeby traktowano Baumana z taką pobłażliwością i z takim brakiem szacunku jak w jego ojczyźnie. Jak ci się wydaje, czego to wynika? No, wydaje mi się, że odpowiedź jest dosyć prosta. Jest takie słowo zawiść. I wydaje mi się, że to jest klucz. To jest oczywiście taka rzecz, którą jest no, strasznie trudno udowodnić, no bo nikt się przecież nie przyznaje do zawiści. Ale nie ma innego powodu, do którego Baumana w Polsce, powiedzmy sobie, część środowiska akademickiego, przecież nie całe, przecież Bauman ma na uniwersytetach w Polsce wielu admiratorów i ludzi, którzy uznają jego klasę, jego wybitność, polecają studentom jego książki i omawiają je na zajęciach. Natomiast rzeczywiście mam też wrażenie, że Baumanowi niektórzy nie mogą wybaczyć tego sukcesu, który odniósł na świecie, a myślę, że to jest jakoś też powiązane z przeświadczeniem, że on powinien w ogóle za coś przepraszać. Więc jak gdyby w ich oczach ten jego sukces jest jakby podwójnie niezasłużony. Więc myślę, że to jest coś takiego, prawda? Nie wiem, czy z tym coś można zrobić. Właśnie, bo tu jest jeszcze ten wątek, oprócz tej zawiści, o której mówisz, jest ten wątek utrwalonego antysemityzmu, wątek właśnie takiej permanentnej obcości, że Bauman nigdy nie był stąd. Nie był stąd, bo był Żydem, nie był stąd, bo był komunistą. Był stąd, tylko ci, którzy go wypędzają, uważają. Ale zawsze tak mówiono, że on taki, no, Niby tu, tak, ale jednak nie stąd, jednak jakiś taki inny właśnie żydowski, właśnie komunistyczny, właśnie zbyt niezależny, no a potem jeszcze na dodatek okazało się, że postmodernista. I to nie było tak strasznie brzydkie słowo jak Żyd, ale no też niezaładne. Stąd myślę na polskich uniwersytetach takie można by powiedzieć trudne do zrozumienia traktowanie spuścizny Baumana, bo tutaj nawet już nie patrząc przez pryzmat osoby, bardzo długo utrzymywało się takie przekonanie, że no właśnie to nie jest taka nauka przez duże N, tylko jakiś taki rodzaj właśnie literatury. Wiesz co, ja myślę, że... dobrze, że powiedziałaś słowo literatura, bo ja myślę, że w ogóle literatura i pisarstwo to jest jeden z najważniejszych kluczy do sukcesu Baumana. Bauman nie tylko był wybitnym analitykiem, intelektualistą, teoretykiem, ale również pięknie pisał. Zresztą w tych cytatach, które tutaj nam przeczytałaś, no widać to było, że to są właściwie teksty, to jest taka proza poetycka. Ona czasem nie jest bardzo łatwa, pomimo że tam są, rozumiemy wszystkie słowa, ale te przesłania nie są takie oczywiste i łatwe do uchwycenia. No ale właśnie piękny język, jakim pisał, sprawił, była to jedna z takich rzeczy, które sprawiły, że Baumanem zachwycił się świat. Ale to jest dygresja i dopowiedzenie do twojego ostatniego zdania, ale chciałbym tutaj dodać jeszcze no, dość istotną rzecz. Znaczy Bauman inaczej niż wielu ludzi, czy nawet większość ludzi jego pokolenia zaangażowanych po II wojnie światowej w komunizm, nigdy nie wyrzekł się wartości, które go do komunizmu prowadziły. Bauman do końca pozostał socjalistą i mówił o sobie, umrę socjalistą. A słowo socjalizm, jakby to nie ma znaczenia, że Bauman nie miał na myśli realnego socjalizmu, możemy sobie za chwilę powiedzieć, co miał na myśli, mówiąc socjalizm później, ale słowo socjalizm, socjalista, lewica, to są takie przepędzone duchy w dzisiejszej Polsce. I Bauman, pomimo że oczywiście cieszył się z przemian, jakie Polska przychodziła po 1989 roku, nawet no, pamiętam różne takie jego wspomnienia,
które zresztą też cytuję z listów i z rozmów z przyjaciółmi, kiedy jeździ samochodem po Polsce i obserwuje, jak Polska się zmienia na lepsze. Niemniej on od początku dostrzegał ciemne strony transformacji. On o nich może w latach 90. dużo o nich nie mówił. No, zdarzały się wywiady, których udzielał, w których wskazywał na to, że pozostawianie za burtą zbyt wielu rozbitków może się w przyszłości zemścić. Ale bardziej otwarcie zaczął formułować no, krytyczne sądy w latach 2000. I myślę, że to też jakoś zawadzało, że to się też w Polsce bardzo nie podobało. Muszę powiedzieć, że on bardzo zaimponował mi taką wewnętrzną uczciwością, kiedy mówił w ostatnich latach życia, że wybór, którego dokonał w 1945 roku, był najlepszym z wyborów i że gdyby jeszcze raz się znalazł w takiej sytuacji, to też dokonałby takiego samego wyboru. To się bardzo różniło od takich późnych deklaracji ludzi jego pokolenia, którzy traktowali akces do komunizmu jako błąd młodości. Bauman uważał, że pewne decyzje, które mogą się z perspektywy lat wydawać błędne, w chwili ich podejmowania błędnymi nie były, ponieważ człowiek, który podejmuje decyzję, no ma jakiś zestaw danych, informacji, doświadczeń, a ocenianie ex post jest kompletnie bezpłodne, poznawcze. Właśnie się nad tym zastanawiałam, wiesz, bo bardzo często w tej książce przywołujesz takie zdanie Baumana, który mówił, że innego życia mieć nie mogłem. Czyli dokonałem najlepszych, jedynych wyborów, których mogłem dokonać na danym etapie. A z drugiej strony sam Bauman przecież pisał o tożsamości, że ona jest płynna, tak samo jak rzeczywistość jest płynna i że nie ma rozwiązań radykalnych, jeżeli chodzi o wybory życiowe, że świat zmienia się tak szybko i my sami też podlegamy tylu różnym zmianom, że przywiązywanie się na siłę do jakiejś opcji jest niebetelne po prostu. Bauman pisał, że to nie chodzi o to, zacytuję, bo on pięknie, ja nie potrafię tego tak powiedzieć, więc zacytuję, powiedział, nie o to więc idzie, by odkryć w sobie dane raz na zawsze powołanie lub by cierpliwie i wytrwale piętro po piętrze i cegła po cegle budować swoje stestwo, swą tożsamość, ale o to, by nie dać się zdefiniować, by każda przybrana tożsamość była szatą, a nie skórą, by zbyt ściśle do ciała nie przylegała, by można było, gdy zajdzie potrzeba lub przyjdzie chęć, pozbyć się jej równie łatwo, jak się zdejmuje przepoconą koszulę. Krzepka, solidnie zbudowana tożsamość częściej okazuje się kulą u nogi niż parą skrzydeł. A jednak był konsekwentny. Znowu poeta. No. A jednak był konsekwentny w tych swoich wyborach i tak jak powiedziałeś, umarł jako socjalista. Czym był ten socjalizm dla Baumana? Co to znaczyło? Socjalizm dla późnego Baumana, w każdym razie późnego, to znaczy Baumana już po doświadczeniu socjalizmu realnego w Polsce, czyli Baumana, powiedzmy sobie, od lat 70. Socjalizm jest ideą i horyzontem. Nie jest jakimś zamkniętym projektem, nie jest listą spisanych na kartce dogmatów. Jest raczej marzeniem o bardziej sprawiedliwym społeczeństwie, do którego warto dążyć, nawet jeśli mamy pewność, że ideału nie osiągniemy. Bauman uważał, że takie dobre społeczeństwo, czy pewnie jakby powiedział socjalistyczne społeczeństwo, jest dobre wówczas, gdy nie uważa samo siebie za wystarczająco dobre. I że to jest takie minimalistyczne oczekiwanie, żebyśmy nie przysypiali. Znaczy, żebyśmy w jakimś momencie nie zaczęli uznawać, że osiągnęliśmy jakiś kres, ponieważ to, co dla nas się może wydawać satysfakcjonujące, dla różnych grup ludzi satysfakcjonujące nie jest, że był świadomy, że ten
ponowoczesny świat, a właściwie chciałbym powiedzieć kapitalizm współczesny, bo uważam, że Bauman był krytykiem kapitalizmu i tym, co go bardzo naprawdę interesowało, był kapitalizm. Uważał, że ten kapitalizm pozostawia zbyt wielu rozbitków i że pomimo tego, że wiedział już, że idealnego społeczeństwa nie zbudujemy, to że należy podejmować próbę budowania społeczeństwa, które ma mechanizmy bezpieczeństwa, linie asekuracyjne dla tych, którzy są najsłabsi. On bardzo lubił w tym kontekście cytować jednego ze swoich nauczycieli, Stanisława Osowskiego, który mówił, że siłę mostu mierzy się wytrzymałością najsłabszego przęsła, czy w innej wersji, czy wytrzymałość łańcucha mierzy się wytrzymałością najsłabszego ogniwa. I to był ten socjalizm Baumana. Leszek Kołakowski w tym słynnym, zakazanym tekście pisał, że socjalizm to jest naprawdę dobra rzecz. To jest taka definicja. Ale nie wiem, czy u Kołakowskiego wtedy już nie było w tym odrobinę przekąsu, że Kołakowski był już w tamtym czasie powoli zaczął żeglować w stronę bardzo dalekie od socjalizmu. Nie wiem, czy wtedy, być może... Mam wrażenie, że w tym tekście, czym jest socjalizm, ironiczny to jest początek, gdzie Kołakowski wymienia te wszystkie górne frazesy i pisze, czym nie jest, a na koniec pisze, że jest to naprawdę dobra rzecz. I myślę, że tak, Kołakowski potem zupełnie poszedł w inną stronę, a Bauman został socjalistą. Ja mam wrażenie, że dla polskiego środowiska naukowego Bauman był z bardzo wielu powodów niewygodny i ta jego obcość również wynikała, no tak jak powiedziałeś, z jego gigantycznej kariery, z jego ogromnej popularności, z tego, że w tej niezwykle ważnej, definiującej tak naprawdę świadomość i debacie postmodernistycznej był jednym z najważniejszych uczestników i gdybyśmy byli mądrzy i gdybyśmy potrafili z dumą spojrzeć na to, z czego trzeba być w polskiej nauce dumnym, to byśmy byli dumni z Baumana, bez żadnych dyskusji, bez żadnych problemów. Natomiast Bauman całe życie się musiał tłumaczyć. Ten 2006 rok to był rzeczywiście straszliwy moment, ale piszesz w swojej książce takie zdanie, które wydaje mi się bardzo dobrym pytaniem, dlaczego potrzebujemy Baumana czarownicy. Ale zanim odpowiesz mi, to ja chciałam Państwu powiedzieć, że my czekamy na pytania również od Państwa. Mogą je nam Państwo zadawać przez czat i będę je przekazywać Arturowi Domokrowskiemu, tak żeby Państwo mogli również mimo tej zdalnej formy zadać autorowi przy tej okazji pytania, które się Państwu nasunęły podczas lektury albo przed lekturą, Także tutaj proszę o zadawanie. Natomiast wracając do tego, co pytałam, dlaczego, do czego ten Bauman jako czarownica jest potrzebny? Dlaczego nie mógł być Bauman bohaterem, guru? No to jest zdumiewające. No myślę, że Bauman różnym środowiskom, różnym ludziom jest, można tak powiedzieć, nacjonaliści, którzy wykluczali go i wykluczają go z polskości, znajdują w jego osobie to uzasadnienie dla swoich przesądów i stereotypów. Antykomuniści nie mogą pogodzić się z jego doświadczeniem i z jego opowieścią o czasach zaangażowania w komunizm i w związku z tym, ponieważ nie mogą się z tym pogodzić, to właśnie go z tego powodu wyklinają. Wiesz, zresztą to jest dosyć częste zjawisko, że ktoś, kto jest w jakiejś grupie, myśli w inny sposób, niezależny, nie chce się przystosować, dostosować, no jest w taki sposób traktowany. Ja mam wrażenie, że Bauman nie chciał odegrać, nie chciał się wpisywać ze swoją opowieścią o
o własnym doświadczeniu, o komunizmie, w taki polsko-romantyczny schemat, który symbolizuje postać Jacka Soplicy, czyli od kogoś, czy Andrzeja Kmicica, czyli kogoś, kto najpierw popełniał jakieś nikczemności, potem przeszedł przemianę i stawał po stronie dobra. Otóż Bauman nie chciał się w to wpisywać, ponieważ nie uważał swoich młodzieńczych wyborów, jak już mówiliśmy chyba dwukrotnie, za błędne. One oczywiście podlegają opisowi, no mogą pewnie podlegać rozmaitym ocenom, ale te oceny mają sens tylko wtedy, kiedy spojrzymy na tamten czas z perspektywy Baumana, który podejmował takie, a nie inne decyzje, nie wiem, w 1945 roku i w kolejnych latach. Więc Bauman w jakimś sensie, ta jego niezgoda na takie opowiadanie jego życiorysu, ale też życiorysu wielu ludzi tamtego pokolenia, no Bauman występuje w jakimś sensie przeciwko mitowi założycielskiemu, mitowi antykomunistycznemu III RP, bo no ten mit pełni jakąś funkcję tutaj integracyjną, prawda, i ktoś, kto go podważa, no to budzi niepokój, a czasem budzi wściekłość, no i jeśli nie chcemy się zmierzyć z tym, co do nas mówi, co na nas opowiada, a jakby ten głos Baumana, ponieważ był dużego kalibru intelektualistą, był słyszalny, no więc sposobem na pozbycie się było no, jakaś forma wypędzenia, prawda? Może nie fizycznego już w tych późniejszych latach, ale bardziej symbolicznego. To banicja i ostracyzm. Pytania będę zadawać ci teraz, bo tu się ich pojawiło bardzo, bardzo dużo. Pani Joanna Biernacka pyta, czy w trakcie pracy nad książką odkryłeś, dotarłeś, uświadomiłeś sobie coś takiego, czego wcześniej o Baumanie nie wiedziałeś? Chyba nie umiem tego już oddzielić, dlatego że o życiu Baumana myślałem od tak wielu lat, że w tej chwili właściwie musiałbym bardzo długo zastanawiać się, co w jakim momencie sobie uświadomiłem i co w jakim momencie odkryłem. Więc przepraszam, ale nie, chyba nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ był to też bardzo długi proces, proces w ogóle, nie wiem, no tak jak w tym przypadku poznawania bardzo długiego żywota człowieka, historii, która była częścią tego życia, jego myśli. To jest bardzo długi proces, który też częściowo przebiega poza świadomością poznającego. Kolejne pytanie, to jest pytanie od pani Ireny Makarewicz. Na którym etapie pracy pojawił się obecny tytuł książki? Czy rozważałeś jakiś inny po drodze? Tytuł Wygnaniec pojawił się zanim postawiłem pierwszą, zanim wklepałem w komputer pierwszą literę czy pierwszą linijkę. Jest coś takiego z moimi książkami, coś takiego się dzieje, że te tytuły we wszystkich właściwie moich książkach pojawiały się zanim zacząłem pisać. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Być może, że nie wiem czegoś o samym sobie. Być może muszę wiedzieć, jaki będzie tytuł, bo on w czymś mi pomaga, ale tak naprawdę to tego nie wiem oczywiście. Przy czym powiem tak, wiedziałem o tym wygnańcu zanim zacząłem pisać, ale też za każdym razem jest też tak, że jestem jakoś otwarty na to, że być może ten tytuł w trakcie pracy się zmieni, bo okaże się, że trafię po prostu na lepszy, bądź trafię na jakąś sprawę, która lepiej opisuje czy mojego bohatera, czy w przypadku książek, które nie są biografiami, na opisanie problemu. No ale jakoś tak do tej pory się składało, że potem te pierwsze pomysły były też ostatnimi.
Pan Tomasz pyta, którą książkę Baumana uznajesz za najważniejszą, która była dla ciebie takim największą inspiracją, najbardziej cię zmieniła? Znaczy, myślę, że jestem pewny, że najważniejszą była Nowoczesność i Zagłada, ale to nie była pierwsza książka, która doprowadziła mnie do Baumana. Pierwszą książką była Globalizacja. I był to taki moment, to jest książka, która wyszła pod koniec lat 90. I to był taki moment też w mojej pracy dziennikarskiej, kiedy zaczynałem jeździć do Ameryki Łacińskiej i zaczynałem tam dostrzegać, no powiedzmy pewnym skrótem, ciemniejsze strony współczesnego kapitalizmu. W Ameryce Łacińskiej również jeździłem jako reporter na zloty alterglobalistów, gdzie wykuwała się krytyka neoliberalnego kapitalizmu lat 80. i 90. I w tym momencie na moim horyzoncie pojawiła się Globalizacja Baumana, która doskonale rymowała się z tym, co obserwowałem jako reporter w tamtej części świata. Ona dostarczyła mi też trochę języka do refleksji, takiej powiedzmy sobie już nie reportażowej, tylko bardziej eseistycznej. Więc, że tak powiem, z punktu widzenia doprowadzenia mnie do Zygmunta Baumana, do jego myśli, w ogóle do jego osoby, Globalizacja odegrała kluczową rolę, ale myślę, że tą najważniejszą jest Nowoczesność i Zagłada. Kolejne pytanie, bardzo, bardzo ciekawe, to jest pytanie pana Adama i to jest takie pytanie, które wymaga ćwiczenia z wyobraźni. I to jest pytanie, czy ja sobie poradzę? Myślę, że sobie poradzisz. To jest pytanie o to, kim byłby Zygmunt Bauman, gdyby nie wyjechał z Polski w 68. A wiesz taki wątek nawet pojawił się w jakichś rozmowach z moimi interlokutorami, z którymi rozmawiałem w trakcie pracy nad tą książką. Ale rozumiem, że mam sobie pospekulować, tak? Nie ma dowodów na historię, która się nie wydarzyła, więc myślę, że przez kilka lat, może nawet przez dekadę lat 70. musiałby być gdzieś kimś zupełnie na uboczu, odsuniętym, ponieważ został wyrzucony z uniwersytetu. I nie tylko, że został usunięty z uniwersytetu, ale no był obiektem wyjątkowo obrzydliwej i agresywnej nagonki. Więc myślę, że taki powrót do łask władców Polski ówczesnej no nie byłby taki szybki, nie byłby taki łatwy. Być może, że na przykład sierpień 80 roku zmieniłby jego sytuację i być może, nie wiem, może by na fali na przykład odnowy partyjnej lat 80-81, kiedy w partii pojawił się ruch Poziomek, być może, że przystąpiłby do takiego ruchu reformującego partię od wewnątrz. Jak wiemy, Bauman oddał legitymację partyjną w 68 roku, ale być może, żeby do partii wrócił. No, z partii też był wyrzucany, kiedyś Jacek Kuroni do tej partii wracał. No a być może, ponieważ Bauman był zachwycony takim socjalistycznym, ucieleśnieniem socjalistycznych idei w buncie robotniczym roku 80, być może, że nie wiem, może by został jakoś przyjęty do grona doradców Solidarności. No, diabli wiedzą, ale myślę, że nie poznalibyśmy tego Zygmunta Baumana, twórcy, intelektualisty, humanisty światowego wymiaru, gdyby pozostał w Polsce. Myślę też, że jakby to, że znalazł się poza Polską, ale też, że jako emigrant nie angażował się, nie wikłał się w walkę z reżimem PRL-owskim, stał w jakimś sensie z boku, to znaczy współpracował czasem z pismami emigracyjnymi, pisywał z rzadka eseje, nie wiem, dla Aneksu na przykład, ale to, że nie wikłał się w żadne polityczne lojalności, stworzyło zupełnie unikalną jego perspektywę.
Myślę, że na przykład opozycja później już lat 80. była, nie wiem, zachwycała się przemianami kapitalistycznymi, a w każdym razie na pewno już po 89 roku przemiany thatcherowsko-reganowskie zostały przyjęte jako ta recepta dla Polski. Bauman obserwował politykę Margaret Thatcher przez okno w Leeds, więc on doskonale widział, że to jest model, który produkuje zbyt wielu rozbitków, więc z tych obserwacji rodziły się jego książki. Z tych obserwacji rodziły się książki o ponowoczesności, rodziła się krytyka kapitalizmu i myślę, że gdyby pozostał w Polsce, no to pewnie był, nie wiem, może byłby właśnie albo działaczem politycznym później, albo pozwolono by mu wrócić na uniwersytet, gdzie prowadziłby jakieś badania, ale bez tego doświadczenia, jakie zdobył na emigracji, nie mielibyśmy prawdopodobnie wielkiego Zygmunta Baumana. Tak myślę. Myślę, że też to jest niezwykłe w jego losie, że dramaty i kataklizmy potrafił przekuć w coś wielkiego, w jakiś wielki sukces, w jakąś niezwykle twórczą i owocną pracę. Do tego trzeba mieć charakter, prawda? Do tego trzeba mieć charakter i niebywałą świadomość tego, czego człowiek chce, w jaką stronę zamierza się udać w życiu. Przecież Bauman też dużo czasu poświęcał takiej autorefleksji. On nie był listkiem miotanym wiatrem, on wiedział, czego chce, prawda? Nie było tak, że on się działo jakoś dzięki serii szczęśliwych zbiegów okoliczności w jego życiu. Czyli zbiegów okoliczności szczęśliwych było mniej. Potwornych nieszczęść, które na niego spadały. Kolejne pytanie to jest pytanie o twoją poprzednią książkę również, o książkę o Kapuścińskim i to pytanie brzmi, którą z tych książek lepiej ci się pisało? Czy książkę o Baumanie, czy książkę o Kapuścińskim, pyta pani Małgorzata Ptaszyńska. No myślę, że odpowiem tak, że obie te książki były dla mnie jako autora niezwykłymi przygodami. Nie umiałbym powiedzieć, którą mi się lepiej pisało. Na pytanie, którą mi się lepiej pisało, odpowiedź jest: spróbujmy podejść do tej sprawy od innej strony. Kapuścińskiego pisałem na pewno bardziej instynktownie. Tutaj większą rolę odgrywały, nazwijmy to, pisarskie instynkty, z tego względu, że miałem znacznie mniejszą samoświadomość gatunku, jakim jest biografia, niż podczas pracy nad książką o Baumanie. Aczkolwiek dla mnie od początku było absolutnie jasne przy książce o Kapuścińskim, że to jest moja opowieść. W tym sensie, że co to znaczy, gdy mówię, że to jest moja opowieść, to znaczy, że nie istnieją jakieś wyimaginowane, obiektywne biografie, w których narrator jest jakimś duchem świętym, bez własnej biografii i bez własnych doświadczeń, w którym relacja między piszącym a opisywanym nie ma znaczenia, bo oczywiście ma. Ma ona znaczenie zarówno wtedy, gdy lubimy swojego bohatera, bądź gdy jego nie lubimy, prawda? Bo takie sytuacje przecież też się zdarzają. Książki, które pretendują, książki biograficzne, które pretendują do jakiejś takiej, nie wiem, XIX-wiecznego przekonania o tym, że narrator jest jakimś, jak mówię, wszechwiedzącym duchem, są trochę, no nie wiem, chyba może to, nie wiem, czy słowo niepoważne jest najbardziej adekwatnym, ale nie potrafię się odnaleźć w takiej biografistyce. Lubię biografie, w których widzę też tego, kto opowiada.
To jest dla mnie ważne. A myślę, że w obu tych biografiach, które napisałem, czyli Ryszarda Kapuścińskiego i Zygmunta Baumana, no jest istotne to, że byli to ludzie, obaj byli mi ludźmi bardzo bliskimi. W przypadku Kapuścińskiego był mi bliższy osobiście i światopoglądowo, w przypadku Baumana był mi bardzo bliski światopoglądowo. No znałem go nieporównanie mniej osobiście niż znałem Kapuścińskiego. Ważne jest to, że nie wiem, że w tej opowieści o ich zaangażowaniu w komunizm, że tej opowieści nie snuje ktoś z ich pokolenia, tylko ktoś z pokolenia ich, nie wiem, dzieci, a może nawet wnuków. Że to jest też próba przekraczania własnego doświadczenia. Próba, nie wiem, bo ja wiem, jakieś rozmowy między doświadczeniami, między pokoleniami. Więc troszkę wprawdzie odszedłem od esencji tego pytania, ale w taki właśnie sposób bym na nie odpowiedział. Ja myślę, że to jest najlepsza możliwa odpowiedź na tak trudne pytanie o osobiste doświadczenie. Ono było osobiste, więc można było chyba osobiście właśnie odpowiadać. Napisałeś w jednym z ostatnich rozdziałów książki na pytanie, o czym jest ta książka oprócz Zygmunta Baumana. Jest taka wyliczanka przejmująca na końcu. Między innymi ona jest ta książka o miłości. I do tego nawiązuje w swoim pytaniu pani Ewa Łuczyńska, która wspomina o tym, że ogromnie ważną osobą w życiu Zygmunta Baumana była jego pierwsza żona, Janina, a później niewątpliwie gigantyczną rolę odegrała jego druga żona, czyli Aleksandra Jasińska-Kania. Czy chciałbyś opowiedzieć troszkę o tych kobietach życia Zygmunta Baumana? Najchętniej bym odesłał do książki, ale wydaje mi się, no mogę powiedzieć rzecz taką, że Zygmunt Bauman miał niezwykłe szczęście, że związał się w swoim życiu z dwiema absolutnie niezwykłymi kobietami, niezwykłymi pod różnym względem, o niezwykłych doświadczeniach, bardzo, bardzo różnymi oczywiście. I że te kobiety, każda pewnie w jakiś inny sposób, no były jego życiowymi partnerkami. Tak jak w jakimś momencie na początku tej rozmowy komplementowałeś tę książkę, mówiąc, że te osoby z drugiego planu nie są czy drugoplanowe, nie są przedstawione tak, jakby były właśnie drugoplanowe, tylko że są przedstawione na zasadach partnerskich. No myślę, że takie właśnie było jego doświadczenie, ale też mówiąc o miłości w tej wyliczance, którą zacytowałaś, no miałem też na myśli no, miłość do kraju, która była nieodwzajemniona. I tak wielokrotnie Zygmunt Bauman to odrzucenie, czy jakby tą miłość nieodwzajemnioną odczuwa. Nie mówiliśmy o tym, ale są też w życiu Zygmunta Baumana fascynacje i miłości zupełnie z innej sfery. Nie wiem, czy chciałbym wprowadzić może taki element troszkę mniej poważny, mianowicie, a wiąże się on z pewną nieodbytą rozmową, z pewną rozmową, którą teraz wiem, że bardzo bym chciał z Zygmuntem Baumanem odbyć, ale nigdy jej nie odbyłem. A ona dotyczy bardzo szczególnej miłości. Jest to miłość do futbolu. Kiedyś byłem u Baumana w Leeds i on wziął pilot telewizora i przerzucał kanały. W pewnym momencie pojawił się tam jakiś mecz i on się mnie pyta, czy kibicuje, czy się interesuje futbolem. Tutaj komputer szybko coś przetwarza i tak sobie myślę, rany boskie, Zygmunt Bauman to jest ktoś, z kim się rozmawia o zagadkach bytu,
o tym, jak naprawić świat, a tu nagle futbol. No, ja kocham futbol i jestem kibicem, ale chyba się, nie wiem, czy się trochę zawstydziłem, żeby powiedzieć mu, że tak, że uwielbiam futbol. I tak powiedziałem, no tak, że trochę czasem oglądam, ale tak to bardzo umniejszyłem, że towarzyszę moim synom. I w trakcie, i więcej do tego nie wróciliśmy. W trakcie pracy nad książką nagle odkrywam, że Zygmunt Bauman był jakimś absolutnie zwariowanym kibicem Polonii Warszawa. Klubu przy Konwiktorskiej. Baumanowie w latach 60. mieszkali przy ulicy Nowotki 21B, dzisiaj to jest ulica Andersa na Murenowie. No więc z mieszkania na stadion na Konwiktorskiej Bauman miał, nie wiem, 7-8 minut piechotą i ciągał na te mecze tam w soboty czy niedzielę asystentów, asystentki, domagał się, żeby razem z nim kibicowali. I w pewnym momencie w trakcie pracy odkryłem, że ta fascynacja Polonią, oczywiście, to nie jest fascynacja, to jest, powiedzmy sobie szczerze, to jest miłość. To jest miłość, a w przypadku Polonii to jest jeszcze fatalne zauroczenie, ponieważ Polonia, Warszawa to są patałachy, które się przewracają o własne nogi i sznurowadło. Nie możesz tak mówić, Arturze. Przepraszam, że ci przerwę. Mój tata grał w Polonii Warszawa przez chwilę, wiesz, jak powiedziałeś, że Bauman był kibicem Polonii, to poczułam w ogóle, wiesz. Znaczy, daj mi, to wspaniała okoliczność, tak. To wspaniała okoliczność. Oj, straciliśmy Artura Domosłowskiego. Mam nadzieję, że zaraz do nas wróci, żebyśmy tu mogli kontynuować naszą rozmowę o książce, tym bardziej, że ta opowieść o futbolu tak się znakomicie zaczęła i chciałabym, żeby Artur Domosławski mógł ją dokończyć i mógł z nami tutaj jeszcze być. To jest właśnie gigantyczny minus spotkań przez internet, że no niestety właśnie czasami zawodzą nas urządzenia, które nas zawodzić nie powinny, łącza nie działają i nam się zawiesza, czy też psuje to połączenie. Mam nadzieję, że jeszcze Artur Domosłowski do nas wróci. A ja mogę Państwu powiedzieć pod nieobecność autora, żeby go nie peszyć, że ta książka o Zygmuncie Baumanie to jest książka, którą właśnie trzeba czytać ze świadomością tego wszystkiego, co Bauman to jest człowiek, który między innymi kochał futbol. Zginąłeś tam, Artur, ale też... Jestem, słuchasz mnie? I opowiesz nam dalej, bo jesteśmy wszyscy tutaj zafascynowani. Ja jestem przekonany, że wszystkich ta opowieść o futbolu... Słuchasz mnie? Jesteś, tak. Jestem. Więc skończyłem na miłości do Polonii Warszawa. I otóż ta miłość do Polonii Warszawa przetrwała do końca życia. Zygmunt Bauman zmarł w styczniu 2017 roku, a kilka miesięcy wcześniej, w 2016, w liście do przyjaciółki znajomej w Polsce pisał z jakąś niesamowitą ekscytacją, że czeka na mecz Polonii Warszawa, no i teraz zabij mnie, nie pamiętam z jakim klubem, GKS Wałbrzych, coś takiego. Jest to niezwykle ekscytujące wydarzenie, ponieważ ono zadecyduje o tym, czy Polonia Warszawa awansuje z trzeciej ligi do drugiej. Myślę, że żeby kibicować Polonii Warszawa, która walczy o przejście z ligi trzeciej do drugiej, trzeba ją kochać miłością absolutnie ślepą. A taką miłość może zrozumieć tylko drugi kibic, czyli ja. Strasznie żałuję, bo z tym powrotem Polonii Warszawa z trzeciej ligi to sprawa była poważna, ponieważ oni zostali tam zdeklasowani. No też to nie była prosta przecież historia z Polonią. Nic na ten temat nie wiem, ponieważ jestem kibicem Arsenalu Londyn, który od wielu lat sobie kiepsko radzi. Gra wprawdzie w pierwszej lidze, ale niczego nie zdobył. Ja empatyzuję z Zygmuntem Baumanem, bo jestem kibicką Juventusu Turyn, który po aferze korupcyjnej ze swoim trenerem Modrim został zdeklasowany z
Serię A, no ale szybko do niej wrócił, na szczęście. Tutaj w pełni z tym empatyzuję. No więc podsumowując, no to w życiu Zygmunta Baumana były też tego rodzaju miłości i zauroczenia. Ale widzisz, to są takie bardzo potrzebne szczegóły, które, no właśnie, człowiek nie staje się pomnikiem, tylko zostaje człowiekiem. W tej książce ponieważ ja wtedy się nie przyznałem mu, że jestem fanem futbolu, no to nie odbyliśmy jakiejś, myślę, że bardzo ciekawej rozmowy, ponieważ jak później dowiedziałem się, on potrafił oglądać mecze i analizować taktykę, strategię, ewolucję drużyny. To po prostu, no posłuchać Baumana opowiadającego o czymś takim, no po prostu marzenie. No i to jest, no i pozostanę z tym żalem i z tym marzeniem o nieodbytej rozmowie, o piłce może. Chyba zawsze musi zostać jakaś nieodbyta rozmowa. Wiesz, nie da się wszystkiego gadać tak do końca. I nasi widzowie, widzki, wszyscy pytają jednym głosem właściwie, to pytanie się powtarza tu wiele razy, o to, jakie masz dalsze plany. Czy chciałbyś napisać kolejną biografię, a jeżeli tak, to czyją? No takich planów w tej chwili nie ma. Poza tym powiem tak, no między jedną biografią, którą napisałem, a drugą między publikacjami minęło 11 lat. Po drodze napisałem dwie inne książki. Biografia wymaga naprawdę większego zaangażowania, w moim przynajmniej przypadku, o wiele większego zaangażowania niż wszystkie inne książki, które napisałem. I nie da się tak bardzo szybko przeskoczyć trochę z życia tym żywotem swojego bohatera do innego żywota. Myślę, że to nie jest produkcja taśmowa, to nie jest tylko praca, to jest pasja, to jest całe życie, bo to nie jest tak, że ja o Zygmuncie Baumanie myślałem w godzinach pracy. On był ze mną cały czas, w dzień i w nocy właściwie. Więc chwilowo takiego, to nawet nie chodzi o chęci, ale chwilowo takiego bohatera nie mam, o którym marzyłbym napisać. Ale być może on się pojawi. No, napisałem o dwóch ludziach, których no w jakimś sensie uważam za swoich mentorów, mistrzów, przewodników. Zobaczymy, co życie przyniesie. Naprawdę nie umiem na to odpowiedzieć. Myślę też, że nie umiałbym napisać czyjejś biografii po prostu dlatego, że się do mnie zwróciło wydawnictwo i zamówiło u mnie książkę. Zresztą były takie próby i nic takiego nie powstało. Opowieść biograficzną, zresztą jak różne inne książki, trzeba dłuższy czas nosić w sobie. Tej powieści, którą... Na razie takiej książki, takiej kolejnej książki biograficznej w sobie nie mam. Myślę, że ta książka, którą napisałeś, gigantyczny tom, czytanie go trochę nam zajmie, tym bardziej, że no tego się nie powinno czytać szybko, to się powinno czytać z namysłem i właśnie z taką, z takim zatrzymywaniem się i myśleniem sobie o całej tej historii. A ja na koniec przypomniałam sobie jeszcze jeden cytat z Baumana, też z książki Razem Osobno, chociaż wcześniej też cytowałam Po Nowoczesność jako źródło cierpień, ale ten jest z Razem Osobno. I jakiś czas temu sobie ten cytat zanotowałam, bo mam taki zwyczaj, że jak coś mi wpadnie takiego, co mnie inspiruje, to sobie notuję po pensjonarsku w zeszycie. I pomyślałam sobie, że to jest właśnie Bauman, który potrafił pisać o tej ponowoczesności, o naszej kondycji w sposób niezwykły. Ja bardzo żałuję, że tego, co się teraz dzieje, Bauman nie opisze, że nie będę wiedziała, co myślał o pandemii, co myślał o takiej całkowitej wirtualizacji relacji międzyludzkich.
że tego już nie dożył. Ale o wirtualnej bliskości Zygmunt Bauman pisał tak, czyli o tym, co my dzisiaj tutaj mamy. Uprawiamy. I pisał tak, im więcej uwagi i wysiłku ludzi pochłania wirtualny rodzaj bliskości, tym mniej czasu poświęcają oni na zdobywanie i kształtowanie w sobie umiejętności, których wymaga druga, niewirtualna forma bliskości. I dla mnie ten cytat świadczy o dwóch rzeczach. Nie tylko o tym, że Bauman doskonale widział, na czym polega, mówił, że jest coś takiego jak bliskość wirtualna. To wcale nie jest oczywiste, bo raczej się myśli o nim jako oddaleniu, a nie o bliskości. Po drugie, widział relacje między bliskością wirtualną i niewirtualną i mówił o tym, jak przenosimy ciężar naszego działania, myślenia, relacji ze światem właśnie z tego, co realne, do tego, co wirtualne, ale nie kwestionował możliwości zaistnienia tej. Tym razem zniknęła prowadząca Katarzyna Kasiówna i nie wiem, czy w tej sytuacji ja powinienem pożegnać Państwa, czy... Nie, poczekajmy sekundkę, bo tak jak tobie się udało wrócić, to może Kasia na momencie wróci, a ja zaraz do niej tutaj napiszę na Messengerze. Dobrze, że rzuciłaś mi to koło ratunkowe, bo byłem bezradny. No ja wiem, widziałam na twojej twarzy to i już jest Kasia z nami. Także widzisz, o. Dobrze, nie wiem, co się dzieje z tym internetem. Jak się mówi o wirtualności, to człowiek zaraz znika. Ja myślę, że ostatnie pytanie do ciebie to jest pytanie nie o sny twoje, nie o sny Baumana, tylko takie pytanie do pisarza. Jakie zdanie chciałbyś powiedzieć na koniec? Takie zdanie, które może chciałeś powiedzieć Baumanowi, ale nie miałeś odwagi, nie chodzi o futbol, albo może właśnie powiedziałeś i ono zmieniło głębię waszych wzajemnych relacji. No, teoretycznie powinienem mieć takie zdania w rękawie, kiedy udaję się na spotkanie autorskie, ale takiego zdania nie mam. Pewnie gdybym chwilę dłużej się zastanowił, ale to jest pewna sytuacja kłopotliwa, kiedy jesteśmy na ekranie i nasi widzowie i słuchacze czekają na takie zdanie. Powiem tak, że ogromnie dużo skorzystałem na, miałem ogromne szczęście, że poznałem osobiście Zygmunta Baumana, że znam nie tylko jego książki, ale też, że w różnych trudnych momentach wiedziałem, że mogę na niego liczyć i w różnych podbramkowych sytuacjach miałem też jego wsparcie. No i myślę oczywiście, że na tej znajomości, na tej życzliwej relacji zyskałem nieporównanie więcej ja sam, a jedyny sposób, w jaki potrafiłbym mu się odwdzięczyć, to jest ta książka. Bardzo ci dziękuję. Artur Domosławski, autor książki Wygnaniec, 21 scen z życia Zygmunta Baumana. A mogę tylko Państwu powiedzieć, że rzadko się zdarzają chwile tak szczęśliwe, jak nad tą książką, ale z mojej perspektywy. Ja ci bardzo dziękuję, Arturze, dziękuję Państwu. Ja ci bardzo dziękuję i miałem, pomimo, że się nie widzieliśmy na żywo,
a tylko wirtualnie, to miałem poczucie bliskości. Ja też, ale Bauman mówił, że tak można. Dziękuję bardzo tobie i Państwu za to, że z nami byliście tego wieczoru. Dziękujemy.